Na początku listopada wszedł do kin najnowszy film Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych. Czy chrześcijanin powinien walczyć i brać udział w wojnie? To bardzo ciekawe pytanie. Wydaje się, że przesłanie filmu jest bardzo pacyfistyczne, ale kiedy patrzymy na Stary Testament, to jest to jedna wielka historia wojen, rzezi. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi, aby nadstawiać drugi policzek, radzi Piotrowi, aby schował swój miecz do pochwy. Jak to wszystko pogodzić? O tym wszystkim dowiemy się, usłyszymy i zobaczymy już w najbliższą sobotę, 19 listopada o godzinie 17 w Krakowie przy ulicy Lubelskiej 25. Serdecznie zapraszamy.